Pamiętaj, francuskie stara, po ognie. prawej. Minie, czemu stary nie masz po prawej? Zła strona. Typie! Fuck! Już. Kurwa, się muszę pilnować. Jak pojebany. Dobra to. Wyżej bym trochę więcej pobiegał. Jednak Adam po lewej, pilnuj a mi nie po jeszcze prawej. generała. Co się z nim dzieje. Żebym go nie wysłał przypadkiem do przodu, ani nie ustawił razem z lekką piechotą w jednym rzędzie. Chociaż teraz nie mam lekkiej piechoty obok generała na liście jednostek to. Tym razem może się nie zdarzy. Co on tam ma? Szczelców jednych, reszta tych. Rozciągniętych na całej długości. Czyli po prostu musimy go pocisnąć jak nie wiadomo co. Czy... jak wiadomo co. Aha, ja ścisnę też swoją lekką, to też racja. Adamow, daj swoją lekką maksymalnie dla lewej, czyli rozciągnij ją po prostu w czerwonej linii. Dobra, i ja zacznę też mniej więcej w tym momencie. Zaraz. Cholera, bo nie widzę gdzie się kończy. Teraz jeszcze coś zmienił znowu. Weź ich jakoś jasno wyślij. Traps też zacznij swoją lekką tam gdzie się moja kończy. Wstawmy się na spokojnie. I wtedy poprawimy jeszcze formację. Dobra, to ja mam swój dać bardziej do tyłu, ty idziesz na pierwszą linię środkiem, tak? Tak, ja tam puszczę kawalerię czy starej gwardii, a potem nie się dzieje, co chcę. To sobie jeszcze jedną jednostkę przełożę na flankę. O, dobra. Dobra, jest ok, mniej więcej ta nasza lekko, ładnie ustawiliśmy. Bardzo ładnie, podoba mi się to. Ciekawe co oni sobie teraz tam mówią, myślą. No, ciekawe. Pewnie się, o jaka kurwa głupia formacja, pociśnie te rapsa, Aleksander. Poczekaj, jeszcze nie wyrywaj do przodu. Mam zmęczony stary gwardy, no, zdyszany. Ale tak na początek. Dobra, tylko że jak... Czas na legę z tyłu, po co mi trochę te kwarty? No właśnie, byłem dobrze, tylko że ty żeś wyrwał do przodu. Nie, bo stoi z moimi wiesz, spisami ta niepotrzebnie. strategia nam zapewnia to, że mamy jeden rząd słupków od lewej do prawej, znaczy do mnie. Praktycznie. Tylko musimy to koordynować, nie? Żebyśmy szli cały czas w jednej równej linii. Za blisko te słupki zrobiły, za daleko. Trzeba jeszcze przejść pół dystansu do nich. Zgrałem się za domowym. Dobra, stara gwardia aktywna, wypoczęta to. Jak coś, to możemy już ruszać powoli. Tej wolty, bo moje wypoczną. Dobra, są aktywne. Za chwilkę jest jednostki. Dobra, już suń do przodu, powoli. Ty też, Adam, bo musimy mieć jedną linię, wiesz o tym. I ostrzegam jak co tylko się będzie działo u mnie, bo ja będę ten zajęty tam po prawej. Trzy kawalerie tu i trzy tu. No, nachodzisz go czy się z nim cackasz? Zrobił mi jednego to salu. Masz tutaj stronę gwardię trochę w dziwnym miejscu, ale może to nawet i dobrze. Dobra, Raps, ustaw się równo ze mną i na 3-4 go jeszcze nachodzimy. Patycki ustawię i dopiero ruszamy. Kurwa. Chciałem bardziej z przodu zrobić. Dobra.
majster. Już gotowy? Tak, petarda. Nachodzę. Pójdę trochę szwajcarską bardziej w lewo, żeby stare Adamowa odblokować, nie zmuszać go do stania za moimi lekkimi. Okej. Okay. Na to sru. Ale nachodź, nachodź, nachodź. Całkowicie. Czekaj, kawalerię przyjmuję na siebie. Głupek puścił. Czekaj, no u mnie też właśnie puszcza kawalerię. Cofnę, cofam lekką trochę. A ta damów mieliśmy nas ostrzegać. Pobudka. Ci co wystrzelili, czy nie? Uważaj, Raps, kawaleria też do ciebie leci. Ja już też nachodzę starą gwardią, poszła już. Leci kawaleria. Stawiał słupki strzelcami? Chyba nie, to leci też. Spróbujmy generała ubić. Gość jeszcze czworoboków nie porobił. No trochę ci się lekka popsuła, ale moja tam osłona ze szwajcarskiej robi swoje. Generał też zaraz upadnie. Dawaj, dawaj, nachodź ostro, bez hamulców jakichkolwiek. Chodzę, chodzę. Hamulców to czworoboki, kawałek. Szwajcarską też możesz podesłać, ta co jest za naszą lekką. Przyda się, bo mnie teraz troszeczkę obtukują z kilku stron. Kawaleria też mi się tu przyda. Jeszcze. O, wyślij tam te swoje kawalerie teraz na lewo, tam gdzie ja walczę. Bardziej się teraz przyda. Okej. Może też uda się dzięki temu zabić jego generała. Jedną masz na tyle. Nie wiem, czy ci wróciła, czy przeżyła. Dobra, tutaj wiem, te muszkieterki mu złamiemy. Przeżyła, przeżyła, ja tam puściłem po nieudanej akcji. Coś zlagowali teraz. Jak któryś wypadnie z gry, to podcelowo. Bo grałem ostatnio, to też wyszedł przed końcem ten poniatowski. Dobra, na razie siedzę. Cały oddział poległ? Gdzie go generał? O, widzę, dobra. Co, bijeś go? Centrum zabawy. Dobra. To ja wjadę im od boku. Widzę, jeszcze masz jedną kawalerię, ale okej. Okay. Kolejna jakaś turecka jedzie. Na twoje lekkie. Ale zbyt mocno nie dojedzie. Dżemaci są do zjechania. O, tam jakaś jego kawaleria się wróciła, 27. Możesz ją przechwycić. O, brak czworoboku i otwarcie na generała, super. Jak u ciebie, Adamo? Nie wiem, normalnie. O, moje lki nie strzelają, nie zauważyłem. Jakaś kawaleria tam leci na twoje stare gwardii, uwaga. Mówię do Adamowa. Wiem, nie ma kawalerii. O, zaszarzywał mnie wręcz moją starą gwardię. Raczej średnio mądre posunięcie, ale okej. Okay.
Ci co wyprawiają? Stójcie. O jedną lekko stracę. Tu. 405 muszkieterów na tyłach. Zastanawiam się, czy nie da się już po prostu szwajcarskimi. Chyba ta. Twoje mają zasięg, nie? Adamow. Co? Możesz nakurwać na pewny pizdzie tymi swoimi starymi gwardiami. Myślę, że to będzie najskuteczniejsze. Trochę się przesunę. Nie zostaw się do moich starych gwardii. Chwila, ogarniam środek teraz. Moje tutaj to już w ogóle tam z tyłu zostały, nie, na nic nie mają zasięgu. No. To żeby się dostawił. Ale trochę krzywo, żeś się ustawił. Dawaj, wierzę mu na tyłami, na tyły kawalerię. Kawalerią. Tu jedną wezmę mu od środka. Zamkniemy go generała, żeby nie mógł gdzie uciec. Dżemaci na ciebie lecą, Adamow, na twoją starą gwardię. Czy w szarze generałem? Nie. Dobra, dawaj, już skręcamy. Cholera, coś tam postrzeliśmy i... O, moja stara już jedna bez amunicji. Lekka. Roboki są nieistotne. Ucieka do przodu. Ała. Co, ała? Nie zaszarżowałem w ciebie. Ała to będzie miał teraz generał tego Turka. A go skanapkowałem pięknie. No może nie aż tak pięknie, bo nie był pełen synchron, ale... Szczegół. Możesz wysłać tam kawalerię na tyły Adamowa. Od dłuższej chwili. Mierzam się na generała. Na ten turecki, kurde, zginiesz, nie chce za nic. Siedzi tam pomiędzy tymi moimi kawaleriami, siedzi. Mu się nie śpieszy. No i jeszcze próbuje uciekać. Kill him. No nie, no jak ucieknie, to się wnerwie. Który to? No nie ten, no. Ten, którego zaatakowałem. No, ty zaatakowałeś i od razu zginął. W końcu. A ja swojego ścigałem. Aż ci pozwolę tam dokończyć roboty. Ale dziwnie, Adamow, ci powiem, zagrałeś stare gwardie od środka? Jakoś idzie. Nie słucham ostatnio, będę problem. Stare gwardie. No nie obraź się, ale ten twój przeciwnik już powinien leżeć dawno. A wygląda na to, że by wygrał bez ciebie. A? Z pomocą mistrza by ten gość wygrał z Adamem. Nie. No, jeszcze tak nie, ostro nie przegrywa, ale... No jak, popatrz. Stara 55, 35, 66, 54, ale Turek 57, też go atakował, 43. To trzeba przyznać.
No i kurde wyła Walter. A ten ma prawie setki. Dobra, moja stara tam wkracza. Moja stara wkracza na pole widzenia. No już swoje przeszła. Zatrzymaj się raz mniej więcej na tej wysokości, dobra? Gdzie teraz jesteś? I będzie ok. Kurwa, jaka fala wojska leci. Dobra, zestawię starą gwardię z twoją szwajcarską. O, obróć się tam w prawo, jedni prusacy ci wrócili. Szraps, masz tam te 80 szwajcarskiej, drugi 95. Oko, po to jadę. No, jak zwykle generałem. Nie mieścimy się. Nie za dużo nam zostawili. O, moglibyśmy popracować nad koordynacją tego. Przelewa się nam od tego dobrobytu po prostu. To jak wychodzi na nam te francuskie ognie, jak to fajnie nazwałeś, tak? To początkowa faza wychodzi nam już bardzo dobrze. Od wilka nazwy to pieprzyłem. Ile kto to. Te. Ogień z dupy, tak? Czy jak tam było? Tak, jakoś tak. Ale to było ten, to się on tak nazywał. Austriak, te. Szturm z ostrzałem, on to tak nazwał. Ej, masz swoją lekką za moją starą. Ty, generała, chcesz mi ustrzelić na kolejnego do kolekcji? No jak? A, tam. Nie, popuściłem trzy lekkie na tą, co ten. Tak nie dogonię tego. Masz się domo cofnąć, nam tutaj wystarczy sił. A co, jak nachodzimy, to nachodzimy. Chodzimy się, stara gwardia zgubiła. Ciekno zanim podejdziemy. Pieprzony prorok. O, już studia jest do Ligi Mistrzów. Tak akurat się wyrobiliśmy. A, szybko, bitwa z 20 minut trwała. Ja nie wiem, co ludzie w tych Prusach widzą. A co? Też mam screena. Zobaczysz, że powiedzą, że ale tamto za domowem wygrali. Dobra, przyniosę nas do nich. Podwrotnie. Ich do nas. Okej. Ale trochę mniej. No. Jak wrażenia? Mniej więcej wygląda to tak. Ty na mnie szarżowałeś kawalerią, miałeś cinę, się odcięło, to już moje jednostki nie istniały. Miałem bardzo średni skład. W jakim sensie? Powiedzmy tak, czarnym się trochę gorszy dzień i przez to ten skład był taki, no,
Też miałem troszkę gorszy dzień. Nie chcecie zobaczyć lapsa na dobry dni. O jest, nie chcecie. Mnie też nie.